odcinku będą zakupy w Rossmanie od A do Z. I od razu na pierwszym miejscu chciałam Was powiadomić, że nie będę używała polskich znaków. No i jak mamy na przykład, nazywamy pasta do zębów, to nie będę tylko patrzyła tak, jak nazywamy daną rzecz, ale także na firmę, czyli na przykład Elmex. To jest chyba tyle z tych najważniejszych informacji, które chciałam Wam przekazać. I nie zapomnijcie, jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Bez dłuższego przedłużenia, zaczynamy! Okej, jestem już, mam koszyczek i zaczniemy. Pierwszą literką jest litera A. Pierwszą literę, czyli A, przyszedł mi pomysł na antyperspirant i chyba sobie wezmę właśnie ten swa. Druga literka to B. B to błyszczyk i wezmę sobie o ten z Vibo. Myślę, że będzie w porządku. Teraz literka C. Będzie ta Caprisona. Na literkę D wezmę długopis. Teraz kolejna literka E i chyba wezmę jakąś pas do zębów. I jest. Teraz literka F. Ja trochę się stresuję, no bo to mój pierwszy raz, kiedy nagrywam coś publicznie, ale mam nadzieję, że dam radę. Kolejną literką jest literka G. Teraz literka H i chyba wezmę sobie po prostu herbatę. O, i nawet jest H na Herbapol. Teraz jest pora na literkę I, więc chyba wezmę coś z Isana, ale jeszcze nie jestem pewna. Robię takie plasterki na pryszcze. Teraz pora na literkę J. W ogóle nie wiedziałam, co mogę właśnie dać na I. Szukałam, no i poszłam sobie w sumie na maseczki, bo stwierdziłam, że tu może coś być. I znalazłam Janda. I ją chyba wezmę właśnie też dla mamy. Niech się ucieszy. Teraz pora na literkę K i chyba wezmę jakąś kulę do kąpieli. Teraz pora na literkę L. W sumie jeszcze nie wiem, co tutaj wezmę, ale myślę, że coś się znajdzie. I wezmę sobie ten. Okej, teraz będzie literka M i chyba wezmę jakieś mydło. Wezmę to mydełko z Isany w kostce. Teraz lecimy z literką N. Teraz pora na O, nie mam bladego pojęcia, co mogę tutaj dać. Daję bardzo dużo pasek. O, tu jest taka ładna perełkowa, ale jeszcze taką znalazłam. O, nie wiem w sumie, którą wziąć, ale chyba wezmę tą z jeszcze z takimi złotymi kuleczkami. Tak, wezmę ją. Jest czas na literkę P i już mniej więcej wiem, co bym mogła wziąć, ale nie wiem, czy to będzie. Mam taki pojemnik na płatki kosmetyczne, więc jeżeli chodzi o P, to myślę, że się sprawdzi. Lecimy z literką R. Jeżeli chodzi o R, to wziąłam sobie takie rękawiczki regenerujące. Pora na literkę S i już chyba wiem, co wezmę. Wezmę sobie suchy szampon z Batiste. Lecimy po literkę T. I chyba wezmę po prostu tusz do rzęs z Vibo, który by tutaj, może sobie wezmę, nie wiem, ten, a może, dobra, wezmę chyba ten, okej. Okay. Jeśli chodzi o U, to wezmę sobie ten oto matujący tonik z antybakteryjny z Under 20. Jeżeli chodzi o V, to wezmę sobie te chusteczki do nosa na przykład, właśnie z Velvet. Lecimy na W i chyba sobie wezmę jakieś właśnie z tych wacików, które mi się kończą i sobie wezmę możliwe, że... O, spadło. Nieważne, to jest Isany. Stwierdziłam, że pora, żeby przejść na Y. I znalazłam taki naturalny balsam do ciała z Yop. O Boże, dużo już tych rzeczy. Jeżeli chodzi o ostatnią literkę Z, to wezmę sobie tą maseczkę
oczyszczającą z ziaj. Hejka! Już wróciłam z Rossmana i stwierdziłam, że mogę Wam zrobić haul z tego, co kupiłam. Oczywiście pierwszą literką była literka A. I stwierdziłam, że mogę wziąć antyperspirant Zyfa. Następną rzeczą jest taki błyszczący błyszczyk z Vibo, oczywiście na literkę B. Na C wziąłam kaprysonkę, ponieważ i tak jest dobra, a nic innego nie mogłam znaleźć na literkę C, więc wzięłam po prostu ją. Na D wzięłam długopis z takimi ślicznymi kamyczkami w środku. Na E wzięłam pastę do zębów Elmex. Na F wzięłam śmietankę do ciała z Fluff o zapachu brzoskwinia i karmel, chyba tak? Dokładnie. Na G wzięłam gumę do rzucia z Orbit, bo moje i tak się skończyły. Na H wzięłam herbatę z Herbapol. Taką malinową, idealną na teraźniejsze pory. Na I wzięłam takie plasterki na pryszcze z Isany, na pewno się przydadzą. Na J mam maseczkę z Jandy dla mamy. Na K wzięłam kulę do kąpieli. I je się naprawdę bardzo opłaca, ponieważ ich w środku jest 6. I kosztują około 10 zł, a na przykład taka jedna kula z Isany, która stała obok, kosztowała 6, więc to są naprawdę w idealnej cenie. Na L wzięłam taki płyn do płukania jamy ustnej z Listerine. Na M wzięłam takie ładne mydło z Isany. Na N wziąłam pomadkę z Nivei. Na O wziąłam taką śliczną opaskę. Ma ona takie białe i złote koraliki. Na P wzięłam coś, co jest chyba moim najlepszym odkryciem w tym roku. Pojemnik na płatki kosmetyczne, ale zobaczcie, jak wygląda w środku. Jest może zwykły, ale mi się tak bardzo przyda, bo ja bardzo często korzystam właśnie z tych płatków kosmetycznych. Więc naprawdę mega się cieszę z tego zakupu. Teraz pora na literę R. I na nią wzięłam regenerujące rękawiczki z Selfie Project. Na S wzięłam suchy szampon z Batiste. Na T wzięłam tusz z Vibo. Na U wzięłam taki matujący tonik antybakteryjny z Under 20. Na V wzięłam takie chusteczki z Velvet. Także się przydadzą na teraźniejsze pory roku. Na W wzięłam takie wadsiki, jak niektórzy mówią właśnie, z Isany. I na ostatnią literkę, czyli Y, wzięłam taki naturalny balsam do ciała o zapachu bzu i wanilii z Yope. No i to jest tyle, kochani. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa, pa!